Dzień dobry. Zobaczcie, wczoraj dostałem niespodziankę. Kurier przywiózł mi paczuszkę. Kanał Tropikalnie jest fajny. Jeśli ktoś nie oglądał, to bardzo polecam. Bardzo mili ludzie. Zaraz wam pokażę. Oczywiście rozpakowałem przesyłkę poza wizją, bo byłem tak podjarany, że nawet nie pomyślałem, żeby nagrać. U mnie pogoda, jak widzicie, pod psem. Wieje, pada. Podejrzewam, że podobnie jest u was. A to jest ta roślinka. Alokazja gagena. Piękna roślina. Duża sadzoneczka. Tutaj jest nowy listek. Jestem cholernie wdzięczny, bardzo dziękuję za tą roślinkę. Obiecuję, że będzie u mnie dobrze. Zobaczcie. Dębolistny wysuwa trzy liście naraz. Jeszcze się taka sytuacja u mnie nie zdarzyła. Wypuszczał pojedyncze, owszem, z dość dużą częstotliwością, ale jeszcze mi się nie zdarzyło, żeby wypuścił trzy liście naraz. Pokażę wam pokrótce, co ostatnio nabyłem. Takiego oto pięknego filodendrona pnącego. Z biedry oczywiście, za 15 zł. Roślinka w fajnej kondycji. Ja się od jakiegoś czasu zafiksowałem mocno na punkcie filodendronów. Tutaj mam taką piękną alokazję. Też niedawny nabytek. Również 15 zł mnie kosztowała. A wczoraj, zobaczcie, nabyłem w biedrze w cenie 22 zł dwa daktylowce kanaryjskie. Także odbudowuję swoją kolekcję pomału. Oczywiście poluję na tanie egzemplarze, jak każdy z was. Nie kupuję dorosłych roślin za kilkasetek, bo nie mam ich po prostu gdzie trzymać. No sami dobrze wiecie, że trzymam te rośliny w domu. Co słychać u spaleniusza? Wysuwa cały czas czułki jak ślimak. Widać, że żyje. Także super, doświetlam go cały czas. Takimi, zobaczcie, dwoma halogenami. Każdy z nich ma po 50 lumenów. Tak szacunkowo, tak na kartoniku było napisane. No i wspomagam je w ten sposób tutaj. W te ponure dni. Nie wiem, czy to coś daje. Na pewno coś daje. Moje sadzonki z Trelicji. Ciąg dalszy odbudowywania kolekcji. Oczywiście małe. Ale urosną. Mam i Nikolki, i Reginy. Kilkanaście sztuk w sumie. Tutaj też mam kupioną alokazję kukulatę z przeceny. Z dość ostrej przeceny. Roślinka trochę podniszczona, ale z pięknymi przebarwieniami. Monsterka variegata, jak widzicie, żyje. Choć są marne szanse na rozwój tej rośliny. Jak już wam wspominałem, nie ma oczka po prostu. To była łodyga węzłowa. Z tego miejsca tak naprawdę powinno wyjść kolejne oczko, natomiast to miejsce zgniło. Także obawiam się, że z tej roślinki nic więcej nie wydobędziemy. Ale niech sobie rośnie. Papajka w worku. Nie będę tego wora zdejmował. W każdym razie cały czas przyrosty nowych listków, po czym zasychają, wypuszczają nowe. Archontofeniksy, dogorywające archontofeniksy. Nie mam pojęcia, co robię źle. Tylko tyle z nich zostało z żywych liści. No miejmy nadzieję, że roślina przeżyje. Poza tym małpka stoi sobie na parapecie. Epipremium Enjoy. No ten to jest wariat. Cały czas się rozrasta. No i super. Będzie dla niego szczególne miejsce w nowej oranżerii. Będzie się piał po ścianie. No i na sam koniec jeszcze martwy dwarf Cavendish. Nic z tego dużego gościa nie będzie. Natomiast
Ma też tutaj dwa odrosty, takie spore, trzeci mniejszy. Także będzie co odbudowywać po prostu. Nie stracę tej rośliny zupełnie. Dzięki za obejrzenie tego filmu. Króciutki film, przegląd roślin. Jak wiecie, zbyt wiele nie ma co u mnie oglądać. Ale to się niedługo zmieni. Jeszcze raz rzut oka na tą alokazję. Piękna roślina. Cieszę się jak cholera. Dzięki wielkie za obejrzenie tego filmu. Cześć.